Zadanie dziewiąte. Dana jest funkcja kwadratowa opisana wzorem f od x to się równa ax kwadrat plus bx plus c, gdzie a, b i c są liczbami rzeczywistymi takimi, że a jest liczbą różną od zera oraz c musi być liczbą mniejszą od zera. Funkcja f nie ma miejsc zerowych. I na razie się tutaj zatrzymamy na tym zdaniu. Otóż to, że a w funkcji kwadratowej musi być liczbą różną od zera, no to wynika z definicji funkcji kwadratowej. Ponieważ popatrz, jeżeli mamy funkcję kwadratową, która jest opisana wzorem ogólnym ax kwadrat plus bx plus c, to dla a równego 0 my w takim układzie uzyskamy f od x, które jest równe 0 razy x kwadrat dodać bx dodać c. Czyli tutaj będziemy mieli f od x, które jest równe, no i 0 razy cokolwiek daje nam 0, czyli w rezultacie my tutaj uzyskujemy bx plus c. Czyli w funkcji kwadratowej ta wartość liczbowa, która stoi przy x do potęgi drugiej, musi być liczbą różną od zera, dlatego że jeżeli byłaby równa od zera, to uzyskujemy taką funkcję, czyli w gruncie rzeczy funkcję liniową. Natomiast z definicji funkcji kwadratowej my wiemy, że c może być równe 0, może być mniejsze od zera lub może być liczbą większą od zera. W tym przypadku, w przypadku tego zadania, my założenie mamy takie, że c musi być liczbą mniejszą od zera. W związku z powyższym tutaj mamy pewne informacje. Nasz c w funkcji kwadratowej to jest wyraz wolny i on zawsze mówi nam o miejscu przecięcia się paraboli, czyli wykresu funkcji kwadratowej z osią y, czyli z tą osią pionową. I teraz popatrzmy, wiemy, że funkcja f nie ma miejsc zerowych. Jeżeli funkcja kwadratowa ma nie mieć miejsc zerowych, to mamy tutaj dwa przypadki. Pierwszy przypadek jest taki, w którym to parabola ma ramiona uniesione do góry, natomiast drugi przypadek jest taki, w którym parabola ma ramiona uniesione do dołu. I to właśnie na tym etapie istotne jest to, że c musi być liczbą mniejszą od zera. Dlatego, że jeżeli w tym przypadku, w tym pierwszym, jeżeli funkcja miałaby nie mieć miejsc zerowych, to znaczy, że punkt c to będzie ten punkt tutaj i będzie to wartość dodatnia. Natomiast w tym drugim przypadku, kiedy funkcja kwadratowa nie ma miejsc zerowych i parabola jest tak skonstruowana, że ma ramiona opuszczone do dołu, to znaczy, że punkt c to jest ten punkt tutaj, czyli jest to wartość ujemna, ponieważ wszystkie y, które znajdują się w tej części osi, mają wartość ujemną. To znaczy, że w kontekście tego zadania my będziemy rozważali ten konkretny przypadek, czyli przypadek taki, kiedy funkcja kwadratowa nie ma miejsc zerowych i kiedy jednocześnie parabola jest skierowana, czy ma ramiona skierowane do dołu. Przeczytajmy teraz dalszą treść zadania. Dokończ zdanie tak, aby było prawdziwe. Wybierz odpowiedź A albo B oraz jej uzasadnienie 1, 2 albo 3. Wykres funkcji f leży w całości, no i mamy tutaj nad osią OX. I teraz przed chwilą wykluczyliśmy sobie taką sytuację, w której wykres paraboli leży powyżej osi x, czyli już teraz możemy wskazać, że tutaj prawidłową odpowiedzią będzie odpowiedź B, ponieważ, no właśnie, i teraz tutaj jeszcze jedna kwestia jest. Otóż w momencie, w którym parabola ma ramiona skierowane do dołu, to my wiemy, że w takiej sytuacji a, czyli wartość liczbowa, która stoi przy x do potęgi drugiej, musi być liczbą mniejszą od zera. To znaczy, że odpowiedź tutaj drugą, czyli to, możemy od razu wykluczyć, ponieważ w tym miejscu jest założenie, że a jest liczbą większą od zera. Kolejną sprawą jest to, że aby funkcja kwadratowa nie miała miejsc zerowych, to znaczy, że delta również musi być liczbą mniejszą od zera. Wiemy, że deltę liczymy ze wzoru b kwadrat odjąć 4ac. Czyli
funkcja kwadratowa nie mająca miejsc zerowych to jest taka funkcja, w której to delta jest liczbą mniejszą od zera. To oznacza, że b kwadrat odjąć 4ac również musi być liczbą mniejszą od zera. Czyli w tym przypadku pierwsze stwierdzenie będzie stwierdzeniem prawdziwym. No to drugie żeśmy sobie wykluczyli ze względu na wartość a. Natomiast tutaj, jeżeli wartość delty będzie równa 0, to w takim przypadku funkcja kwadratowa ma jedno miejsce zerowe, a nasza ma nie mieć w ogóle.